W tym rozdziale kontynuujemy zagadnienia związane z animowaniem kamery w przestrzeni i powrócimy do narzędzi, które już znamy, to znaczy poznaliśmy je w kontekście standardowej kamery After Effectsa, które to narzędzia wywołujemy skrótem C, czyli po prostu naciskam na C i przełączamy się pomiędzy poszczególnymi narzędziami. Możemy ten rozdział także potraktować jako podsumowanie zagadnień związanych z animowaniem kamery, tak więc na samym początku proponuję wyłączyć widoczność dwóch warstw, 35 mm i 180 stopni oraz wprowadzić nową kamerę 50 mm. W moim przypadku wprowadzę także nazwę 50 mm jazda. Tak więc nazwa sugeruje, iż chcę wykonać jazdę kamerą mniej więcej od lewego dolnego rogu, patrząc się na scenę zrzutu z góry, w taki sposób, aby kamera przelatywała obok sześcianów. Chcę również kamery umieścić nieco u góry. W ten sposób kamera będzie spoglądała na sześciany, powiedzmy, z lewego górnego rogu. Dobrze, musimy więc zmienić początkowe położenie kamery, czyli miejsce. Czyli musimy po prostu zdefiniować miejsce, od którego kamera będzie rozpoczynała ruch. Tak więc zacznę od przeniesienia kamery do góry. I w tym celu możemy skorzystać z narzędzia Selection Tool, przytrzymując skrót V. A następnie możemy kliknąć na wybraną oś i zmieniać położenie kamery, przykładowo w odniesieniu do osi X oraz Z, jednak ja w tym przypadku muszę edytować oś Y, aby podnieść kamerę do góry. I korzystając z tej techniki przemieszczamy również punkt zainteresowania. Ja jednak chcę, aby punkt zainteresowania cały czas był skupiony na środku kompozycji, który to środek mniej więcej znajduje się w okolicy środkowego sześciana. Jeśli przyjrzymy się dobrze kamerze, zauważymy zielony punkt na styku obydwóch osi. Klikając na tym punkcie możemy podnosić kamerę do góry i na dół, gdyż ten punkt akurat w rzucie z góry odpowiada za oś Y. Jednak w tym przypadku również podnoszę pozycję punktu zainteresowania. Dobrze, przejdźmy do rzutu z boku i w tym przypadku proponuję wybrać rzut z prawej strony. OK. I skupmy teraz naszą uwagę na kamerze. Możemy oczywiście kliknąć teraz na osi Y i przenieść kamerę do góry, ale tak jak powiedziałem wcześniej, powoduje to przeniesienie naszego punktu zainteresowania. Możemy oczywiście skorzystać z parametru pozycja i edytować ten parametr na linii czasu. Możemy także kliknąć na samej kamerze i próbować przenieść naszą kamerę do góry, co powoduje oczywiście, iż punkt zainteresowania pozostaje w miejscu, jednak widzimy, iż przemieszczamy także kamerę w odniesieniu do osi Z. Najlepszą techniką w tym przypadku byłaby technika, w której przytrzymamy klawisz Ctrl, klikniemy na osi Y i zaczniemy przenosić kamerę do góry. W tym przypadku punkt zainteresowania pozostaje w miejscu, a nasza kamera zmienia tylko i wyłącznie swoją pozycję w odniesieniu do osi Y. Czyli ta kombinacja, zastosowanie klawisza Ctrl i edycja manipulatora w konkretnym rzucie, powoduje to samo, co edycja poszczególnych wartości na linii czasu. Zwróćmy teraz uwagę na manipulator, który znajduje się na kamerze. Podnieśliśmy kamerę do góry w taki sposób, iż punkt zainteresowania pozostawał w miejscu, co spowodowało, iż orientacja naszej kamery się zmieniła, czyli kąt nachylenia. Pojęto go manipulator zwrócony jest idealnie do góry. Wynika to po prostu z tego, iż pracujemy teraz w trybie globalnym przekształceń. Tak więc nasza kamera po prostu funkcjonuje w trybie globalnym przekształceń sceny. Tak więc to, o czym mówiliśmy, czyli o globalnych i lokalnych przekształceniach, jest również adekwatne do kamery. Tak więc możemy teraz przykładowo przełączyć się na tryb lokalny i widzimy, iż kąt nachylenia naszego manipulatora się zmienił i możemy teraz edytować naszą kamerę zgodnie z lokalnymi przekształceniami obiektu. Czyli też przykładowo przytrzymać Ctrl i przenieść mniej więcej kamerę w taki sposób. W ten sposób możemy dosyć skutecznie manipulować położenie naszej kamery na scenie, korzystając z poszczególnych rzutów. Jednak proponuję teraz skorzystać z narzędzi, które umożliwiają nam manipulowanie kamerą, czyli Orbit i Track w odniesieniu do osi X, Y oraz Z. I na samym początku możemy wybrać narzędzie Orbit Camera Tool. Pracując z tymi narzędziami w kontekście naszej kamery, pamiętajmy, iż korzystamy z perspektywy, tak więc zwracamy uwagę na widok z prawej strony.
I w przypadku narzędzia Orbit, po prostu orbitujemy naszą kamerą wokół punktu zainteresowania. Jednak w przypadku dwóch narzędzi związanych z Track X, Y oraz Z, zmieniamy położenie naszej kamery oraz punktu zainteresowania, tak więc musimy mieć to na uwadze. Dobrze, tak więc, aby nie owijać w bawełnę, znajdę w końcu położenie, właściwe położenie dla mojej kamery i oddalę ją troszeczkę od sceny, mniej więcej w taki sposób. Dobrze, punkt zainteresowania znajduje się na swoim miejscu. Następnie skorzystam z narzędzia Orbit i zmienię troszeczkę orientację mojej kamery, mniej więcej w taki sposób. Mogę przyjąć, iż znalazłem punkt startowy dla mojej kamery, dlatego wprowadzę dwie klatki kluczowe w odniesieniu do parametru pozycja oraz punkty zainteresowania. W tym drugim przypadku klatka kluczowa potrzebna mi jest do tego, aby zapamiętać bieżącą pozycję punktu zainteresowania. Wynika to z tego, iż będę wykorzystywał narzędzie Track X, Y oraz Z, które to narzędzia zmieniają położenie punktu zainteresowania. Dlatego jeśli przykładowo nie wprowadzę teraz klatki kluczowej, a następnie przeniosę wskaźnik czasu na trzecią sekundę i wykorzystam to narzędzie jednocześnie zmieniając położenie punktu zainteresowania, to nie uzyskam żadnej animacji pomiędzy punktem zainteresowania w tej pozycji, którą teraz widzimy, a pozycją docelową. Tak więc wprowadzam dwie klatki i przeniosę wskaźnik czasu na trzecią sekundę. Następnie zwracam uwagę na rzut z perspektywy i korzystam z narzędzia Orbit i staram się zmienić orientację mojej kamery mniej więcej w taki sposób. Widzimy, iż automatycznie została dodana klatka kluczowa. Dobrze, skorzystam teraz z track w odniesieniu do X, Y oraz Z. I widzimy automatycznie, iż klatka kluczowa została dodana również do parametru punkt zainteresowania. Tak więc staram się skupić teraz kamerę mniej więcej w tym miejscu, czyli na ostatnim sześcianie. Dobrze, i mogę teraz zobaczyć, jak wygląda animacja. Widzimy wyraźnie, iż kamera ledwo co dotyka sześcianów, dlatego wystarczy zmodyfikować kształt ścieżki ruchu, po której podąża kamera i w tym przypadku przejdę do rzutu z góry, a następnie zmodyfikuję ten kształt korzystając z punktów kontrolnych, które wpływają na ścieżkę ruchu i wprowadzę mniej więcej takie modyfikacje oraz zmienię położenie mojej klatki inicjującej, tak więc kliknę i przesunę w prawo korzystając z klawisza Shift. Dobrze, i sprawdzę, jak teraz wygląda moja animacja. OK. Następnie przejdę do rzutu z prawej strony i w tym celu skorzystam ze skrótu Escape, który umożliwia mi przełączanie się pomiędzy ostatnio dwoma używanymi rzutami. Dobrze. I zmodyfikuję jeszcze położenie tego punktu kontrolnego. I sprawdzam, jak wygląda sytuacja teraz. Dobrze, i mogę troszeczkę zmienić położenie tej klatki na scenie. Na sam koniec możemy wprowadzić edycję interpolacji klatek kluczowych w odniesieniu do prędkości, tym samym powodując, iż kamera, zbliżając się do sześciana na dalszym planie, zacznie zwalniać. W tym celu możemy skorzystać z prawego przycisku myszy i przykładowo wybrać Keyframe Assistant, a następnie skorzystać z polecenia Easy Ease In. I sprawdzamy, jak wygląda sytuacja. Dobrze. Możemy teraz skorzystać z Ctrl Z i przykładowo przejść do Keyframe Velocity i zmodyfikować tutaj odpowiednie wartości. Tak więc, jeśli chodzi o te sposoby, to mówiliśmy o tym szeroko już w pierwszej części kursu Zaproszenie do After Effects oraz mówiliśmy także o Graph Editorze. Tak więc możemy przykładowo wprowadzić odpowiednie zmiany w tym miejscu. Czyli upewniamy się, iż mamy aktywną klatkę numer 2, korzystamy z Easy Ease In i zmieniamy parametr oddziaływanie
A następnie sprawdzamy w trybie OpenGL, jak wygląda sytuacja. W ten sposób dotarliśmy właściwie do końca tego rozdziału. Tak więc zapraszam do kolejnego.